Moja trzecia inscenizacja Wesela Figara, ale powiem szczerze, że taka zupełnie inna od poprzednich i z tymi wznowieniami partii, którą się już zna w nowych inscenizacjach, zawsze jest tak, że trzeba się troszeczkę na początku zresetować, żeby jednak jakichś zauczonych rzeczy nie przenosić i dać szansę też reżyserowi, żeby jednak wyreżyserował swoje przedstawienie, a nie to, które my wszyscy gdzieś tam kiedyś już robiliśmy. Więc strasznie cieszę, bo rzeczywiście tak było i pan Chrapkiewicz no, nas naprawdę od samego początku w zasadzie sprowadził nas najpierw do takiej białej kartki i pracował nad nami tak, żeby stworzyć swój autorski spektakl. No i chyba mu się to świetnie udało, bo my się bawimy świetnie na scenie. Figaro jest według mnie jedną z takich ról, zresztą Zuzanna też w Weselu Figara, którą albo się ma w sobie, albo nie. Ciężko jest się jej nauczyć. Są takie role, które po prostu się wchodzi w określone spodnie czy sukienki i można się do niej przystosować. A Figaro mam wrażenie, że albo ktoś nim jest, albo nie. Ja pozwalam sobie myśleć, że rzeczywiście nim jestem i się dobrze w niej czuję. Bo Figaro jest tak naprawdę człowiekiem prostolinijnym, ale nie prostym. Jest tak naprawdę inteligentnym, ale gdzieś tam ze względu na swoje pochodzenie, na swój stan społeczny, no musi jednak oddawać pole hrabiemu. No i w tym wszystkim musi się odnaleźć, żeby jednak walczyć o swoje, to znaczy o swoją Zuzannę. Więc potrzebuje i kiedy trzeba i trochę odrobinę intrygi, więc ta inteligencja się przydaje. Ale też taka jego wrodzone ciepło, które tak naprawdę no, chyba dzięki temu zdobył tą Zuzannę. Więc ja po prostu Figara strasznie, strasznie lubię i lubię myśleć, że gdzieś tam w jakimś stopniu nim jestem do niego podobny. To już bardzo dawno, kiedy ja rzeczywiście pierwszy raz się uczyłem tej partii. No jest to jedna z większych partii, więc zazwyczaj taki proces trwa no, kilka miesięcy pewnie. Najpierw trzeba je naczytać wszystko sobie bardzo dobrze językowo, przygotować i wymowę, i tłumaczenia, żeby jednak czuć się w tym jak w języku ojczystym. No i potem dochodzi cała sprawa techniczna, jeżeli chodzi o śpiewanie. Więc to też trzeba klocuszek po klocuszku poukładać, żeby kiedyś dojdzie do prób reżyserskich, no żeby już nie było żadnych problemów, przynajmniej większych problemów technicznych, tylko żeby się zająć już realizacją reżyserii. Więc ja bym to tak powiedział, no nie wiem, około 3-4 miesięcy wydaje mi się, takie przygotowanie takiej roli chyba trwa. Chyba sceny zbiorowe są zawsze takie, których dużo myślimy i które ciężko samemu ćwiczyć, czyli pewnie chyba końcówka trzeciego aktu, gdzie tańczymy, śpiewamy, to wszystko trzeba skoordynować i zazwyczaj na to troszkę brakuje czasu i brakuje takiej organizacji, żeby zebrać wszystkich w jednym momencie z choreografem, żeby to ćwiczyć, więc każdy ćwiczy to troszeczkę po swojemu i potem spotykamy się na scenie, żeby to zrobić razem. A poza tym wydaje mi się, że mamy dużo też przyjemności, bo rzeczywiście świetni koledzy, którzy i pomagają i uprzyjemniają nam ten występ. Także w jakichś większych trudnościach chyba w tym spektaklu bym nie mówił, raczej o przyjemnościach.